cóż, problem jest ogromny. Już tu mieliśmy okazję z panem doktorem w kuluarach zamienić dwa słowa. Ten AI to jest bardzo, bardzo szeroki temat. No więc spróbujemy ugryźć ten kawałek bardzo ważny związany z cyberbezpieczeństwem. No i takie pierwsze pytanie, takie no bardzo wprowadzające, wydaje się, że odpowiedź jest pewno dość jasna. Panie dyrektorze, czy w tym AI-u to my potrzebujemy jakichś regulacji, czy powinniśmy wierzyć, że on się będzie tak, ta sztuczna inteligencja się będzie rozwijała, bo to jest taka naturalna dziedzina i będziemy tam ciągle osiągać jakieś nowe sukcesy? Nie pytam o szczegóły, pytam o to, czy powinniśmy myśleć o tym, że to jest taka maszyna rozpędzona i powinniśmy tak czasami może jakiś tam hamulec, coś zrobić, jakieś tam dodatkowe udogodnienie. Jak pan to widzi? Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ta dyskusja o regulacjach, o tym, czy potrzebujemy regulacji w obszarze sztucznej inteligencji, mam wrażenie, trochę abstrahuje od takiego rozejrzenia się dookoła, jakie rzeczy regulujemy. Regulujemy to, jak działają kierunkowskazy w samochodach, regulujemy to, jak wyglądają znaki drogowe, regulujemy wreszcie wielkość jajek na przykład produkowanych na fermach kurzych, więc dlaczego mielibyśmy nie regulować AI? To wydaje się oczywiste. Jeśli w najbliższym czasie to będzie dziedzina, która w wielkości przychodowo to będzie kilkaset miliardów dolarów i raczej to nie będzie koniec tej kwoty, tylko będziemy tutaj widzieć bardzo dynamiczny wzrost, to oczywiście, że tak duża część naszej rzeczywistości potrzebuje regulacji. Czyli regulacje są konieczne. Dzisiaj to chyba nie jest ten moment, żeby o tym mówić, ale to jest jakby składnik tego tematu, o którym będziemy rozmawiamy, dotyczącego właśnie zagadnienia cyberbezpieczeństwa związanego z AI, bo zawsze się możemy zastanowić, no dobrze, jak wszystko wolno, to naprawdę wszystko wolno, prawda? No więc przejdźmy do takiego, to może trochę prowokacyjnego pytania, bardzo bezpośredniego, to więc jak to największe zagrożenie, jakie największe szanse wiążą się z obecnością sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie, czy w kontekście cyberbezpieczeństwa, może tak to nazwijmy? Musimy przede wszystkim być świadomi, że zastosowanie czy rozwój sztucznej inteligencji i ich implementacja sztucznej inteligencji do różnych obszarów naszego życia na pewno zwiększa ekspozycję na zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, dlatego że komputery mamy teraz w, nie wiem, x procesów, za chwilę będziemy mieć w 2, 3, 4 razy większej liczbie procesów komputery i sztuczną inteligencję, więc tych punktów styku, tych obszarów, tego łańcucha wartości, znaczy ta sztuczna inteligencja będzie stawała się w tym łańcuchu wartości coraz wyżej, więc tych potencjalnych zagrożeń będzie też coraz więcej. Myślę, że w tej chwili nawet najlepszym futurologom brakuje jeszcze wyobraźni o tym, w jakich obszarach sztuczna inteligencja będzie zagrożeniem. Na pewno jesteśmy świadomi, że będzie zagrożeniem w obszarach projektowania i przeprowadzania nowych rodzajów ataku, bo te automatyczne ataki na ludzi, które obserwujemy od bardzo dawna, czyli masową wysyłkę na przykład maili phishingowych, dzięki sztucznej inteligencji one będą po prostu dużo bardziej wyszukane, będą bazowały na informacjach o konkretnej osobie, będą lepiej napisane, będą odwoływały się do emocji, będą odwoływały się do konkretnego kontekstu atakowanej osoby, więc należy się spodziewać, że te rodzaje ataków będą bardziej wyszukane. Ten typ ataków, który już teraz obserwujemy, dzięki sztucznej inteligencji będzie w zupełnie innym miejscu, zupełnie innej skali i dużo bardziej wyszukany. Na pewno będziemy mieć nową klasę zagrożeń związanych ze sztuczną wynikających ze sztucznej inteligencji. To są te rzeczy związane z na przykład z prywatnością, tam gdzie w jakiś sposób możemy odzyskać dane uczące czy treningowe z modelu, zadając mu odpowiednie pytanie. To znaczy użyliśmy danych do nauczenia modelu, jak przewidywać wystąpienie czy prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnej choroby. I teraz jeśli osoba pytająca użyje odpowiedniej frazy, pytając ten model sztucznej inteligencji, czy ten model LLM-owy, który jest przykładem takiego modelu sztucznej inteligencji, to być może, jeśli model nie zostanie odpowiednio zaprojektowany i jeśli narzędzia do chronienia prywatności zostaną odpowiednio zaprojektowane, będzie w stanie dowiedzieć się, że konkretna osoba była chora na konkretną chorobę i to są dane bardzo wrażliwe. Więc to jest nowa przestrzeń ataku.
Wreszcie są przestrzenie ataków tam, gdzie będziemy starali się odseparować decyzje, to znaczy model sztucznej inteligencji będzie przygotowywał rekomendacje, a człowiek będzie podejmował decyzje. To wydaje się to proste, ale w praktyce będzie bardzo trudno postawić tą linię pomiędzy sytuacją, w której model już podejmuje całą masę decyzji dotyczących selekcji informacji, a człowiek podejmuje decyzje tylko w oparciu o te wyselekcjonowane informacje. Więc na pewno zagrożeń będziemy mieć dużo, ale też oczywiście będziemy mieć bardzo dużo szans związanych z modelami sztucznej inteligencji. No bo tak jak możemy wykorzystać model sztucznej inteligencji do generowania bardziej wyszukanych ataków, tak możemy je też wykorzystać do obrony przed takimi atakami, do częściowo zastąpienia ludzi w analizie danych, w szybszym wykrywaniu zagrożeń, szukaniu nowych podatności. W tych wszystkich miejscach modele sztucznej inteligencji będzie można zastosować. Możemy zastosować modele sztucznej inteligencji w wyszukiwaniu w sieci treści nielegalnych i to nas w tej chwili już w jakimś zakresie robi. I to też jest obszar, w którym sztuczna inteligencja w obszarze cyberbezpieczeństwa będzie tworzyła pewien potencjał i dodatkowe narzędzie, a nie tylko zagrożenia. Natomiast w ogóle w obszarze sztucznej inteligencji zagrożeń i szans na poziomie gospodarki, to myślę, że jest to jeszcze większy temat i rozmowa pewnie na inną okazję. No tak, skoro dziś rozmawiamy o tym kontekście sztucznej inteligencji, czy w cyberbezpieczeństwie nam pomoże, czy przeszkodzi, to z obrazu, który pan zarysował, panie dyrektorze, tej pierwszej części, no jawi się taki obraz, powiedziałbym, dość ponury. To znaczy, że ta sztuczna inteligencja rzeczywiście może wielu z nas, takie jest ryzyko, pokonać, no nie swoją inteligencją może, ale tak skonstruowanym, prawda, algorytmem, czy tak skonstruowaną wiedzą, to te pojęcia są tu dość nieadekwatne, ale myślę, że możemy to tak uprościć na pożytek tej rozmowy. Czyli w gruncie rzeczy trochę mają, widząc tą perspektywę tego rynku, o którym pan też mówił, ogromnego, pewno rzeczywiście w setkach miliardów dolarów liczonego, ale widzimy też ten rynek w drugą stronę, że ten rynek straty naszej, biznesowej, może być też tym rynkiem ogromnej straty. I pytanie, które mi się z tym wiąże, to jest takie trochę, czy potrafimy być lepsi, będąc po tej białej stronie, będąc w tym białym kapeluszu, od tych hakerów, którzy są w tych kapeluszach już niebiałych, i czy potrafimy jakby wyprzedzić w tym rozwoju tą sztuczną inteligencję, czyli potrafimy sobie zapewnić jakąś taką ochronę, przynajmniej w dużej części przed tymi cyberprzestępcami. Jak ten wyścig z pana perspektywy wygląda? Czy dzisiaj przegrywamy z hakerami w dziedzinie sztucznej inteligencji? Mówi się często, że kiedy nie mówiono o sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie, często mówiono, że tak troszeczkę jesteśmy zawsze tak krok za tymi hakerami, oni coś wymyślą, my tu się jakoś bronimy i tak dalej. Jak to jest w tym przypadku? No oczywiście to jest chyba trochę natura cyberbezpieczeństwa, że z jednej strony zabezpieczamy systemy przed włamaniami i tworzymy polityki, separujemy poszczególne segmenty i jakby istotne dane. Natomiast oczywiście po drugiej stronie mamy osoby, które starają się przełamać te nasze zabezpieczenia. No i tutaj zawsze jest tak, że nie słyszymy o próbach przełamań, które się nie udały. Słyszymy o tych tylko, które się udały. Więc ten wyścig od bardzo dawna, w zasadzie od początków internetu pewnie, a może nawet wcześniej trwa w obszarze włamywania się do sieci i zabezpieczenia sieci. I nie sądzę, żeby sztuczna inteligencja w tym zakresie istotnie zmieniła to, kto wygrywa, kto przegrywa. To znaczy to jest wyścig, w którym wciąż ta dobra strona, to znaczy te białe kapelusze, wygrywają, bo gdybyśmy nie wygrywali, to nie mielibyśmy działających systemów bankowości internetowej, gdybyśmy nie wygrywali, nie mielibyśmy działającego transportu publicznego, to wszystko działa. Oczywiście zdarzają się spektakularne wpadki, zdarzają się włamania, zdarza się, że komuś ukradną pieniądze z konta albo zaszyfrują jakiś istotny system, korzystając z ransomware'u, ale wciąż są to incydenty w kontekście dziesiątek, setek i tysięcy działających w tym samym czasie systemów. I to samo będzie ze sztuczną inteligencją. A powiem nawet więcej. Wydaje mi się, że przynajmniej w najbliższym czasie, to znaczy wtedy, kiedy ta sztuczna inteligencja się intensywnie rozwija i te modele wciąż, ich budowa i wykorzystanie wciąż jest dość drogie ze względu na moc obliczeniową, która jest niezbędna,
Wydaje mi się, że białe kapelusze będą miały przewagę z racji tego, że mają jednak dostęp do tych narzędzi. Tak łatwego dostępu nie będą miały osoby, które starają się budować modele, które atakują takie systemy. Ja myślę, że to jest bardzo ważne zdanie, które pan wypowiedział, panie dyrektorze. To znaczy, że ta technologia w tym wypadku, która wymaga pieniędzy, wymaga dużo pieniędzy, mocy obliczeniowych, no ale pieniędzy na końcu dnia, prawda? Decyzji i pieniędzy, daje nam szansę, no może unikatową, pierwszy raz w takim w ciągu istnienia internetu, że tu pieniądze dają zwycięstwo, takie bardzo wyraźne, możliwość tego zwycięstwa, ponieważ przeciwnik może operować troszkę gorszymi narzędziami, no tak to może nazwijmy. Jeżeli tak jest, to jest to wątek optymistyczny, ale ja troszkę chciałem wrócić do tych pesymistycznych wątków, bo wlał pan, myślę, nadzieję w serca wszystkich, a nawet jakiś optymizm. Ale czy to jest tak, że nie powinniśmy się obawiać, że ta sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana na przykład w konfliktach zbrojnych? No mówimy wojny, konflikty zbrojne. Dzisiaj nie mówimy wojna, tylko prawda, konflikt, bo konflikty mają naturę, powiedzmy, hybrydową, rozmaitą. Czasami są gorącą wojną kinetyczną. Jak to jest? No oczywiście, że zostanie wykorzystana. Dlaczego miałaby nie być wykorzystana? Tak jak wszystko to, co człowiek wymyślił do tej pory, zostało w konfliktach zbrojnych wykorzystane. Z wyjątkiem bomby wodorowej w zasadzie. Natomiast wszystkie inne narzędzia i sposoby ataku w konfliktach zbrojnych zostały wykorzystane i tak samo zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja. Będziemy, zresztą już jest wykorzystywana. Będziemy ją widzieć zarówno w tej sferze informacyjnej, gdzie sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana do generowania informacji, fake newsów, dezinformacji, jakichś profili, deepfake'ów i całej masy kontentu, który będzie w jakiś tam sposób wpływał na efektywność czy na stabilność konkretnego społeczeństwa i będziemy ją też widzieć i już ją widzimy w obszarze, w którym wykorzystywana jest do bezpośrednich uderzeń kinetycznych, do rozpoznawania obrazów i typowania celów, do nawigowania statkami, samolotami, dronami. To oczywiste, będziemy ją tam widzieć i to nie będzie inne narzędzie niż każde, które wcześniej zostało wymyślone, takie jak proch, czy jak komunikacja radiowa. Czyli właściwie to z takiej trochę abstrakcji wróciliśmy bardzo twardo na ziemię, a właściwie do tej sfery, ponieważ to, o czym pan mówi, no dzieje się, prawda? W trakcie wojny, którą obserwujemy za naszą wschodnią granicą, właściwie te wszystkie działania możemy pewno tam odczytać i udział sztucznej inteligencji. No dobrze, to takie pytanie, które się jednak nasuwa w tym momencie. Pan jako dyrektor jednej z najważniejszych instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Polsce, czyli NASK-u, no to jest pytanie właśnie do szefa instytucji. A jak NASK w tym wszystkim widzi swoją rolę w kontekście właśnie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji? Jakie tu działania podejmujecie państwo? Chcecie podejmować? Planujecie? Uważacie za potrzebne również może szerzej, rynkowo czy społecznie? No my koncentrujemy się w ramach sztucznej inteligencji, czy na przecięciu sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa na takich trzech głównych tematach. Jednym to jest wykrywanie, analiza, no i proponowanie sposobów przeciwdziałania przeciwko atakom klasycznym, czy nowym typom ataków z wykorzystaniem, czy ze wsparciem modeli, metod, czy narzędzi sztucznej inteligencji, czyli nowe wersje phishingu, tam gdzie nie będziemy mieć już jednego wzorca wiadomości, którą możemy zablokować, tylko będziemy mieć wiadomość generowaną per użytkownik, generowaną w takim stylu i takim językiem, który trudno będzie wykryć na podstawie samych na przykład błędów gramatycznych czy błędów interpunkcyjnych. Więc to jest jeden obszar, w którym się koncentrujemy. Drugi obszar, w którym się koncentrujemy i nad którym prowadzimy dość intensywne prace, to jest z kolei zastosowanie sztucznej inteligencji w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom i tutaj mamy działania z zakresu na przykład modeli wykrywających treści nielegalne, pozwalających robić pre-screening jakichś konkretnych dużych zbiorów danych pod kątem występowania takich treści, wyłączających czy zmniejszających ekspozycję ludzi na takie treści. To jest oczywiście ważne, pozwala szybciej reagować na pewne zagrożenia. Oczywiście decyzję finalnie podejmuje człowiek, ale z tych setek tysięcy, jeśli jesteśmy w stanie powiedzieć, najpierw zajmij się tymi 10, bo one są najbardziej prawdopodobne, to jest duży uzysk, ale także tam, gdzie to dotyczy na przykład obszarów analizy danych, staramy się korzystać z modeli sztucznej inteligencji. I wreszcie trzeci obszar, który myślę ma największe znaczenie
dla gospodarki także, to znaczy rozwijamy w NASK-u centrum certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa i częścią z działalności tego centrum certyfikacji będzie właśnie certyfikacja zarówno modeli AI-owych, jak i danych treningowych używanych do uczenia tych modeli. I to certyfikacja pod kątem różnych rodzajów ataków na te modele, od możliwości schowania wewnątrz modelu i przemycenia tam jakiegoś złośliwego kodu, po możliwość lub niemożliwość odzyskania z modelu czyichś danych osobowych, po rzeczy związane z naruszeniem praw autorskich przy wykorzystaniu danych treningowych do uczenia takiego modelu. I to wydaje się o tyle ważne, że to centrum co do zasady powinno być i powinno wspierać przedsiębiorstw polskich, ale nie tylko polskich, bo to jest chyba jedyne takie centrum w tej części Europy w faktycznej implementacji modeli sztucznej inteligencji w produktach, po to, żeby mogły certyfikować. No ja widzę, że te wątki to są wątki na jakąś osobną, długą rozmowę. Ten czas nas powoli, ale jednak już upływa. Mam takie pytanie, które wydaje mi się jest dość istotne, bo rozmawiamy o sztucznej inteligencji i tak dalej. Tak naprawdę w tle wydaje mi się, że majaczy nam jedno pojęcie, socjotechnika. To znaczy wydaje się, że oprócz rzeczywiście tego, że sztuczna inteligencja może nam tam pomóc różne rzeczy poukładać tak czy inaczej, to w tej kwestii zagrożeń przede wszystkim no bardzo istotną rolę odgrywa ten czynnik socjotechniczny, czyli to, że my skutecznie, my jako osoby prywatne, my jako przedsiębiorcy czy decydenci podlegamy pewnej sugestii czy pewnej fałszywej radzie czy fałszywej rekomendacji. No i teraz pytanie jest takie, co to nie jest tak, że tu ta kwestia edukacyjna powinna odgrywać ogromną rolę, ale edukacyjna nie w kontekście edukacji, bo często się mówi, a młodych ludzi będziemy edukować. Świetnie, trzeba, ale czy w ogóle nie powinniśmy się edukować społecznie, bo ten nasz przeciwnik, którego trochę wirtualny, ale tak naprawdę prawdziwy, gdzieś tam stojący i pociągający sznurkami tego komputera, że pozwolę sobie na taką może niezbyt dobrą metaforę, to jednak jest rodzaj pewnej manipulacji. Czy powinniśmy się jakoś właśnie tak społecznie edukować? Jak pan to widzi i jak ewentualnie by to też mogło wyglądać rola NASK-u, bo to jest ciekawy temat moim zdaniem. No, rola NASK-u zależy trochę oczywiście od tego, jak Ministerstwo Cyfryzacji widzi rolę NASK-u w obszarze edukacji. No, to jest oczywiście istotny komponent, ale nie jedyny absolutnie. To znaczy, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo i CSIRT NASK-owy, no to jest bardzo istotny jeden z trzech wpisanych ustawę CSIRT-ów poziomu krajowego, natomiast jeśli chodzi o edukację, to jest, powiedziałbym, taka bardziej miękkie zadanie, które oczywiście robimy dość intensywnie, ale wciąż, powiedziałbym, dość wyspowo w różnych miejscach, zarówno wśród dzieci, jak i wśród tak zwanych VIP-ów, których przygotowujemy do potencjalnych ataków phishingowych. To oczywiście jest, tak, taka edukacja na poziomie całego społeczeństwa jest oczywiście bardzo ważna i to jest jeden z elementów, który powinien zwiększać odporność, świadomość i możliwość korzystania też ze sztucznej inteligencji przez ludzi, bo ja bym powiedział, że istotny trochę jest taki aspekt, że jeśli się czegoś boimy, to ten strach, ta obawa przesłania nam takie racjonalne myślenie, racjonalne podejście i możliwość efektywnego korzystania z czegoś. Trochę jest też tak, że ludzie patrzą na problem z perspektywy, czy sztuczna inteligencja mnie pokona. Czy ktoś z Państwa zastanawia się, czy Państwa samochód pokona Państwa w prędkości przemieszczania się z punktu A do punktu B? Pewnie nie, a pewnie w większości przypadków, wyłączając może poranne godziny szczytu w Warszawie, samochód jest szybszym sposobem komunikacji niż nawet idąc czy biegnąc. Więc tak samo musimy patrzeć na sztuczną inteligencję. Tak, sztuczna inteligencja będzie grała lepiej w Go, będzie lepsza być może w pisaniu niektórych typów tekstu, ale w bardzo wielu rzeczach nie będzie od nas lepsza. Więc musimy się koncentrować na tych rzeczach, na których sztuczna inteligencja nie będzie dla nas lepsza i musimy uświadomić ludziom, żeby nie porównywali się ze sztuczną inteligencją, tak jak nie porównują się z samochodem. No myślę, że to jest bardzo dobry wniosek. Ja tak sobie myślę, słuchając tego wypowiedzi pana dyrektora, że ten taki dystans, zdrowy dystans do tego, że sztuczna inteligencja nie jest jakimś fetyszem, ale jest niesamowitą perspektywą, jest dobry. Mnie się kojarzy takie porównanie zupełnie inne, że to jest tak troszkę jak z tą porcelaną miśnieńską czy chińską, że to jest coś takiego delikatnego, chcemy to mieć,
To nam sprawia przyjemność, to nam wiele daje, ale musimy uważać, bo jak zgnieciemy, to stracimy dużą wartość, więc to też wymaga pewnej delikatności, ale z drugiej strony ta delikatność nie może polegać na tym, że nie korzystamy z filiżanki, bo się może rozbić, prawda? Więc takie jest ryzyko. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Patrzę tu na odgląd czasu, zostało nam 13 sekund. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i dziękuję Państwu, że wysłuchaliście naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.